Witam wszystkich. To będzie kolejny odcinek Outlasta. Jestem bardzo sceptycznie nastawiony. Dzisiaj nie ma nikogo w domu, nie ma mi kto przeszkadzać. Przepraszam za mój wygląd, ale jestem chory w dalszym ciągu. Więc mam dużo wolnego i dużo niechlujnie jestem. Plus jeszcze wczoraj wyszedł nowy patch do Europy, który polecam bardzo serdecznie. Fajnie się gra teraz. Nie wiem, czemu to mówię na Outlaście, ale... Tak, kontynuujmy, moi drodzy. Używam już tego programu, który był w Saints Row. Jak nie widzieliście Saints Row, to, to obejrzcie, bo fajna pogadanka była i w ogóle. No, zaczynajmy. O Jezu, jak to płynnie chodzi. O kuźwa mać. No już pamiętam. Tu że ten grubas, tak? Głośność troszkę podwyższę. Okej. Okay. U mnie to i tak jest dosyć głośno, mimo że tam w opcji są naprawdę ciche. Prosiaczek. Ty, patrzcie, a poprzednio zajrzały do tej szafy, a do tamtej chyba nie. Jezu, nie obracaj się. Nagram go się. O, patrzcie, nagrało się. Dobrze wyszło. I cóż. Czekajcie, bo dalej słuchajcie, jak idzie. Dalej go słuchać. Dobra, już nic nie słychać. Aha, czyli miałem właśnie otworzyć sobie wejście, ale typ... F, tak? Dobrze, pamiętam. Dobrze, jakie ja mam teraz zadanie? Zrestartuj generator w piwnicy, Pip. Piwnica była w tamtą stronę. Tędy, tak? Chyba tak. Nie będę, słuchajcie, zamykał, bo może mnie usłyszeć. Okej, nic tu nie ma, natomiast... Jest dokument. Poczytajmy sobie go. W środę 15 lutego 1954 roku w budynku numer 13 rezerwatu Mont Massif w stanie Colorado kontynuowano badania i eksperymenty z hipnozą przy udziale wspomnianych niżej pacjentek. Czemu pacjentek? W dzień i nocy przeprowadzono hipnozę, dane osoby wskazano palcem i powiedziano im, że mają zasnąć. Pani Jackson i pani Pierce bez żadnych dalszych sugestii natychmiast znalazły się w stanie głębokiej hipnozy. Należy nadmienić, zanim zahipnotyzowano panią Pierce, powiedziała ona, że bardzo boi się każdego rodzaju broni palnej. Następnie pani Pierce kazano budzić panią Jackson. By wykonać to zadanie, mogła uczyć się do wszelkich sposobów. Gdy jej się nie udało, miała sięgnąć po leżący obok pistoli i zestrzelić do pani Jackson. Powiedziano jej, iż wściekłość, którą sobie czuje, jest tak ogromna, że nie ma powodu, by wahać się co do... Zabicie pani Jackson za to, że się nie obudziła. Ten dany pistolet był nienaładowany w kierunku pani Jackson, następnie zapadła w głęboki sen. Po zastosowaniu odpowiednich sugestii, jej przyznały, że nie pamiętają zupełnie nic z tego, co się wydarzyło. Znów podano pani Pierce pistolet, tym razem nie chciała go wziąć. Czemu zawsze robi się taka creepy muzyka? A ta gra ładnie chodzi, z 60 FPS-ów. To mi ładniej chodzi, słuchajcie? Była ostatnia aktualizacja tej NVIDII. Jezus Maria, się przestraszyłem tej ręki, a to moja. Kurz. A kuku? A tu nic nie ma. Ok.
A tu jest światełko. Nic tu nie ma. Halo? Halo? Uruchom dwie pompy ciepła i główny bezpieczeństwo. Posrało was! O Jezus Maria. Już co, jest spocony i mokry jestem ze strachu. Dobra, lecimy dalej. W sumie jak mówię, to się mniej boję. Niż jakbym grał sam, więc w sumie to nie jest takie... Takie złe. Tu są jakieś drzwi. Pum prum! Kurwa, otwarte. Nie spodziewałem się. Mogłem nie trzaskać. Co to? Bateria. Nie pamiętam już jak się przeładowywało. Pewnie na R. Czy to jest ta pompa? To jest zbyt proste, słuchajcie. To jest zbyt proste. Zaraz coś na mnie wyskoczy. Mogę się schować pod łóżkiem. Dobra. Tak, uruchamiamy pompę. I... Urf, jest łóżko. I się chowamy. Wyłączę to. Już coś nakurwia do mnie. Przepraszam, że przeklinam, ale... Ale tak wiecie, dla rozładowania emocji. Nagram to sobie. On tu zamierza... Dobra, chill out. No nie ma koteczka, nie ma. Uch. Szkoda, że mi drzwi rozdupił. Dobra, widzę, że bateria jest na niskim poziomie w kamerze, więc będę ją trochę oszczędzał. Jest 8 minut i ja już mam dość. Ale dobra, jeszcze myślę, że dam radę. Dzisiaj 20 minut. Uwaga, rekordowe 20 minut. Lecimy. Noż, ja pizgam. No tam jest. Spojrzał się na mnie tymi swoimi... Oszczędzał serio te baterie. Albo już załaduję baterie. O tak, R faktycznie. Dziękuję. A kuku? To już wtedy cały czas chodzi. Ja się boję stąd wyjść. Jezu! Nie, no teraz już jest kaplica. No machaj sobie tym, machaj. Dobra, spróbujemy teraz tak. Jezu, przecież ja już tu byłem. A nie, tu mnie nie było. Mogę tu gdzieś się ukryć? Czekajcie, ciasne drzwiami go zbejtuję.
się ukryje. Tu, o. Oni ogarniają łóżek. Myślę sobie, jakby to zrobić. W sumie... Wait. Kurna, widzi mnie. Włącz te kamery! Nie no, nie znajdzie mnie. Ja nie wiem, gdzie ja mam iść. No mi bateria pierdykła. Chyba nie widzi mnie. O kurna, w dupę jeża. Dobra. Coś zrobiłem, słuchajcie. Ta muzyka mi nie pomaga. Może ja w ogóle zdejmę słuchawki? On tu jest! No nie ma koteczka, nie ma. Wyszedł? Nie mam pojęcia, czy on wyszedł. Ale to mi nic nie pomoże. Dobra. Liczymy do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wychodzimy. Wciskamy buton. Kur, gdzie są te szafki? I działamy jeszcze raz. Bo on teraz tu wbije. Ajajaj. A, czy już odpaliłem chyba dwie pompy? Mogę zapisać? Nie. No, wbije tu. Jest. Tak? Coś otworzył. Coś zamknął. A, szafkę sprawdzę. Dobra. Jestem zbyt stykany, mój Boziu. Co kuźwa muzyko? Czy to już? Kurw. Tędy. Nie, nie tędy. Ukryję się. A spaceruję sobie gdzieś, słyszę go. Ukryję się. Chyba jak na razie najdłuższy odcinek Outlasta.
Dobra, kurna, jolo. Ile? Who's that? Nikt, kuźwa! Dobra, jak po mnie wyskoczy, to ciul. Wszedł. Coś robi chyba. No jest chyba tuż przy mnie. Ej, 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 ej. No poleciał, poleciał, nie ma, nie ma go. Dobra, uznajmy, że już go tu nie ma. Mam bateria. Czyli tu tędy mnie chyba jeszcze nie było. A załadujmy, bo się boję chodzić po ciemku. Okej. Czyli tędy. Naprawdę powinien się nie trzaskać. No i co ja tu mam odpalić? A to gówno, dobra. A gdzie mam się najpierw schować? Tu są szafki, dobra. To odpalamy. I chowamy na speedzie. Okej. Dobrze idzie. Teraz tylko szybko wrócić do tej windy. I już będzie łatwiutko. Jezu, to brzmi jak brzęczenie pszczół, czy coś takiego. Ta muzyka. Muszę ją podgłosić, bo zawsze zapominam. A. On tu idzie? Chyba tu jest. Dobrze, że zatrzasnąłem drzwi, teraz wiem, że tu idzie. Teraz pewnie podejdzie do tej wajchy. Stwierdzi, ktoś to był. Pójdzie i otworzy tę szafkę. I mnie nie znajdzie, bo jestem bogiem Assassin's Creed'u. Nie ma kotecka. Poszedł? Dobra, czyli wszystko zrobione. Teraz muszę się tylko, w ogóle notatki jeszcze sobie przejrzę. Wielki skurwysy. Ten wielki skurwysy. Dobra, skoro już sobie poczytaliśmy. Ja pierd...
mnie słyszał. Chyba powiedział who's dead. Za blisko niego byłem. Dobra, teraz trzeba zrobić jakąś super, mega, hiper, diper, YOLO akcję, w której na pałę wybiegnę, wbiegnę do tej windy i kliknę przycisk. To brzmi dobrze, moi drodzy. Jezus Maria! Ta gra jest pierdolnięta. Dobra, moi drodzy, ale to brzmi jak dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Trochę się działo, szczególnie pod koniec. Przepraszam za moje zachowanie, ale czasem dobrze jest stawić i patrzeć śmierci w oczy. I mówię, muszę powiedzieć, że to jest chyba najbardziej przerażające, kiedy to widzisz twojego zabójcę i nie masz dokładnie nic co robić. Gdybym ja miał jakiś kozik, jakiś mały nożyk takiej długości, taki byłby. To ja już bym się czuł pewnie, ja już bym na niego od razu próbował fajtować, a tak ja nie mogę nic zrobić i czuję i fajnie czuć tą bezbronność, aczkolwiek przy okazji jej nienawidzę, bo to jest zjebana gra. Dziękuję moi drodzy za obejrzenie i do zobaczenia, był z wami Wolpe, na razie.